Myślę, że dla całej naszej grupy organizacji Arche był to rok wyjątkowo udany z wielu powodów. Głównie, że bardzo mocno zwiększyliśmy sprzedaż, ale też bardzo dużo do nas trafia gości, inwestorów. I tu bardzo dużo się dzieje, ale też nowe zakupy bardzo ciekawe robimy. Ja się bardzo cieszę, ale też równocześnie, patrząc szerzej, jest to rok wielu problemów. Kolejna wojna wybucha. W poprzednim roku Ukraina, teraz Strefa Gazy. My weszliśmy jakby w pomoc, przyjmując uchodźców dużo i staramy się być solidarni, także zawsze pomyślmy o tych ludziach. Czy możemy mieć jakiś wpływ. Tu jako Polacy potrafimy się zachować zawsze i mogę być dumny z Polaków i chociażby tym, że dostaliśmy nagrodę Nansena, ale myślę, że to Organizacja Narodów Zjednoczonych musiała, myślę, że kogoś z Polski wytypować, trafiło na nas, ale to wszyscy Polacy, Polki zasłużyli na tą nagrodę. Życzę oczywiście jak najwięcej spokoju, optymizmu w tym świecie trochę nienormalnym, żebyśmy się mogli odnaleźć, gdzieś z rodziną pobyli, relacji międzyludzkich, pozytywnego podejścia, żebyśmy widzieli to, co w nas dobre, co nas łączy. No i oczywiście dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2024.